Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swojej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasu, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. Czytamy dzisiaj początek listu świętego Pawła do Efezjan. Apostoł zawarł w nim kilka prawd naszej wiary. Pierwsza to ta, że Bóg istnieje. Objawił nam siebie i swoją dobroć i mówi do człowieka. Paweł dodaje przy tym, że wybrał nas na swoje dzieci w swoim Synu, którym jest Jezus Chrystus. W Nim ukazał nam wzór świętości i nie zamyka jej przed ludzkim sercem, ale daje wybór, by przylgnąć do Zbawiciela. Bóg poprzez Jezusa Chrystusa, kogoś podobnego do nas, z wyjątkiem przywiązania do grzechu, pragnie zdobyć nasze zaufanie. Śmierć Jezusa oczyściła nas z grzechów, a Chrzest Święty daje nam udział w tym zwycięstwie. Apostoł narodów przypomina także, że Bóg troszczy się o ludzi i nieustannie możemy dostrzec Jego działanie. Pobudza to nasze serca do modlitwy pełnej wdzięczności. Mając otwarte oczy oraz serca, mimo ludzkiej słabości nieustannie naśladujemy Chrystusa. Pomaga nam w tym ogrom Bożej łaski. Jest ona niewidzialną mocą, która przynosi widzialne owoce w postaci nawrócenia ludzkiego serca, trwania w tym, co Boże, rozumienia Słowa, przekraczania samych siebie. Dzięki niej ludzkie serce może się jasno opowiedzieć po stronie prawdy i życia. Dlatego warto mieć Słowo Boże wyryte w swoim sercu. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.